Witam Was na... Witam, żegnam na zakończenie dnia otwartego. Minęło już chyba ze 2 godziny, odkąd uruchomiliśmy naszą relację. Na koniec kilka takich kwestii formalnych, które chyba Was zainteresują. Jeżeli chcecie zostać uczniami Górki, uczniami szkoły branżowej, zawodowej, czyli uczyć się tych zawodów, o których Wam opowiadaliśmy, będziecie musieli dostarczyć do naszej szkoły dokument. Na stronie internetowej rawa-kopernik w zakładce rekrutacja znajdziecie formularze podstawowe, czyli formularz dla tych, którzy są spoza województwa łódzkiego, podania do szkoły, lub tych, którzy są z tych powiatów, które nie organizują naboru elektronicznego w całym województwie, na przykład zamykają ten nabór tylko do swojego obszaru. Chcemy również, żebyście mogli tam sobie pobrać podanie do internatu. To podanie do internatu jest o tyle ważne, że wielu uczniów chce skorzystać z miejsca i trzeba się trochę śpieszyć, żeby to podanie złożyć. Trzeci dokument to chyba najważniejszy z dokumentów, o których mówię, czyli skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy. Lekarz medycyny pracy wystawi Wam zaświadczenie mówiące o tym, że nie ma przeciwwskazań do nauki w wybranym przez Was zawodzie. Te wszystkie skierowania są do pobrania. Ten rok jest taki, że mamy nadzieję, że właśnie będziecie mogli skorzystać ze skanów skierowań. Wypełnicie tylko Waszymi danymi osobowymi, czyli imieniem, nazwiskiem, miejscem i datą urodzenia oraz numerem PESEL. No i niestety trzeba się wybrać do lekarza medycyny pracy. Czekamy na te dokumenty zgodnie z terminarzem, który proponuje w tym roku Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ten terminarz mówi, że już w połowie czerwca można zacząć składać wnioski o przyjęcie do szkoły. Jeżeli ktoś fizycznie będzie musiał się do szkoły pojawić, to zapraszamy go do sekretariatu. Sekretariat widzicie za moimi plecami, to tutaj fizyczne dokumenty będzie można złożyć. Tak więc, moi drodzy, rawa-kopernik to strona internetowa, strona www, gdzie znajdziecie wszystkie potrzebne materiały. Facebook ZSCZiU to miejsce, gdzie cały czas trwa przekazywanie informacji, też podstawowych komunikatów. I jeszcze jedno miejsce, zapraszam Was serdecznie na kanał na YouTubie, kanał ZSCZiU, kanał Górki, gdzie będziecie mogli obejrzeć już przemontowany nieco ten materiał, który był dzisiejszym dniem otwartym. Będziemy tam również publikowali nieco poszerzone materiały, a więc jeżeli ktoś dalej myśli, że Górka to, dziwne jakby nie myślał, najlepsze miejsce do spędzenia kilku następnych lat z edukacją, serdecznie zapraszamy. Przypominam, drzwi do Górki, drzwi na Górkę, drzwi do naszej szkoły są zawsze otwarte, a Górka górą.